Tadeusz, was witam. Dzień dobry. Dzisiaj kolejna lekcja o prądzie elektrycznym i o medycynie. Ostatnio wspominaliśmy, mówiłem o tym, w jaki sposób prąd elektryczny może wpłynąć na organizm człowieka, jaki jest prąd niebezpieczny, co trzeba robić, żeby tak, żeby nic się nam nie działo. Teraz przejdźmy do wykorzystania samego prądu elektrycznego w medycynie, bo jak wspomniałem też na poprzedniej lekcji, mimo że prąd elektryczny jest bardzo niebezpieczny, jednak wykorzystujemy go w medycynie. Jest to samo to takie elektrolecznictwo, jest działem fizykoterapii często tak naprawdę, bo to wspomaga leczenie farmakologiczne. Tak, więc tutaj wykorzystujemy po prostu prąd elektryczny do wspomagania do różnych zabiegów, często właśnie fizjoterapeutycznych. Tak, wykorzystujemy prądy stałe, prądy przemienne, modulowane o średniej, małej częstotliwości. Różne prądy wykorzystujemy tutaj. Tutaj kluczową rolę odgrywa opór skóry. Opór skóry jest największy, jak już wspomniałem. Pamiętajcie, tam od 10 kg do 1 megaoma, więc to jest bardzo duży. Tak? Więc tutaj staramy się, żeby ten opór jednak w tym momencie w jakiś sposób zmniejszyć. Na przykład nawilżamy skórę, aby ten opór znacznie zmalał. Chociażby tak. Tym bardziej, że prąd elektryczny przybywa drogiem o jak najmniejszym oporze. Podobnie z ciałem człowieka. W skórze są to ujścia czołów potowych wypełnione potem, a pot jest, wiadomo, elektrolitem. Tak? W głębi oczywiście są to naczynia krwionośne, limfatyczne i nerwowe. One lepiej przewodzą prąd niż na przykład kamykami. Tak? Mięśniowa. O. No dobrze, czyli takie teraz punkty, w jaki sposób możemy ten prąd elektryczny w medycynie wykorzystać. Na razie mam tutaj 5 punktów w tym moim pliku. Zobaczymy, czy było tam, a jeszcze kilka punktów jeszcze muszę zrealizować, więc nie wiem, czy się wyrobię na tej godzinie. Mam nadzieję, że tak. Chciałbym na tej lekcji materiał z prądu elektrycznego skończyć. Zobaczymy, czy się to uda. Jak się wyrobię w 30 minutach, to skończę. No dobrze, więc punkt pierwszy, galwanizacja. Na czym polega galwanizacja? Wykorzystujemy tak prąd stały. To jest, na czym on polega? Przykładamy dwie elektrody do ciała pacjenta, prąd elektryczny przepływa między elektrodami, między katodą a anodą, tak, i uzyskujemy jakiś, może niekoniecznie od razu, rzecz jasna, ale uzyskujemy jakiś tak, wskutek tego przepływu prądu elektrycznego. To czy najczęściej jest to przeciwbólowo lub też pobudzająco, tak może działać. Takie zabiegi można stosować również u dzieci i niemowląt. Jest zabiegiem nieinwazyjnym. Tak? To są niewielkie prądy elektryczne, więc często my tego nie możemy tego nawet nie odczuwać fizycznie. Tak? Jak powiedziałem, ten prąd nawet może być mniejszy niż prąd naszego odczuwania, że prąd przepływa, ale tak. I dlatego u dzieci można to też wykorzystywać, takie zabiegi. To, jak już powiedziałem przed chwilą, to może być przeciwbólowo, przeciwzapalnie, poprawiające krążenie krwi w organizmie, chociażby na początku. Tak? No oczywiście do zabiegu trzeba tę część, która ma być poddana leczeniu, trzeba ją odsłonić. Trzeba wszystkiego ozdoby metalowe, jakieś pasku uciskające, trzeba zdjąć. Pacjent jest układany, tutaj mam takie zdjęcie pacjentki ułożonej na odpowiednim stole, podłączonej do właśnie aparatury. Jedna elektroda na plecach, druga elektroda na nodze. No, ciekawe, do czego tutaj to jest. Tutaj akurat nie znalazłem opisu, na jakiej stronie. Do czego akurat to tutaj ta pacjentka ma wykonywać jakiś zabieg, tak? No dobrze, no i potem do czego te zabiegi są wykorzystywane, takie wskazania zabiegów galwanizacji? Nerwy, bóle mięśniowe i naczyniowe, przewlekłe zapalenia związane z układem nerwowym. Tutaj właściwie nie wiem, czy mam czytać, bo to wszystko jest tutaj ładnie. No, starają się to jakoś napisać, czyli znaleźć gdzieś tam po różnych miejscach. Zespoły bólowe w przebiegu choroby zwyrodnieniowej stawów, kończyn stawów kręgosłupa. Porażenia w wiotkę, utrudniony wzrost kostny, zaburzenia krążenia obwodowego. Tak. Jak to działa? W jaki sposób to działa? Otóż przepływ prądu elektrycznego przez tkanki powoduje wzrost ich temperatury. Ale uwaga,
ten wzrost nie jest tak sam jak wzrost temperatury przewodnika. Tam elektrony zderzające się z jonami sieci krystalicznej przekazują im swoją energię, przewodnik nagrzewa się. Tak? Tutaj to też to występuje, ale tak znikomym tak, znaczeniu, że możemy to pominąć. Tutaj chodzi o to, że tak zwiększa się, rozszerzają się naczynia krwionośne, a przez to krew no, lepiej dopływa do tych tkanek, a wiadomo, krew to wzrost temperatury tych tkanek. Tak? Tutaj to też objawem takiego rozszerzenia naczyń krwionośnych na ciele jest zaczerwienienie skóry, które jest większe pod katodą niż pod anodą. No właśnie dlatego tutaj katoda jest wykorzystywana do pobudzenia, a anoda do przeciwbólowo, jeżeli chcemy wykorzystywać galwanizację. Tak. Czyli pod katodą naczynia krwionośne rozszerzyły się bardziej niż pod anodą. Zatem tam, gdzie w ciele pacjenta występuje zaburzenie krążenia na przykład krwi, przykłada się katodę. A jeżeli chcemy przeciwbólowo, to w tych miejscach to przykładamy anodem. No, przepływ prądu przez tkanki mięśniowe i nerwowe skutkuje to jest zmianą ich wrażliwości na bodźce zewnętrzne, tak? Przy okazji. Czyli pod anodą wrażliwość maleje, pod katodą wrażliwość tkanki nerwowej i mięśniowej wzrasta. Tak? Czyli jak patrzycie bólowo, tak już powiedziałem, w miejscu występowania bólu przykładamy anodem. Przypominam, że anoda to elektroda dodatnia. Tak? A na przykład podczas leczenia nerwobólu, zapaleń nerwów, korzonków nerwowych, bólów w chorobie zwyrodnieniowej stawów chociażby, tak? A katodem przykłada się do miejsc, których leczenie dotyczy zaburzeń czucia lub uszkodzenia nerwu na przykład. Następnym zabiegiem jest jontoforeza, inaczej mówiąc jonoforeza, terapia jonowa. Ta metoda polega na wprowadzeniu leków w formie jonów do ciała pacjenta przy użyciu właśnie prądu elektrycznego. Te leki można wtedy, w tym momencie jak dostarczamy je do ciała pacjenta, można pominąć układ pokarmowy. Tak, i dostarczamy je bezpośrednio do obszaru, który jest leczony. Więc to jest bardzo dobre rozwiązanie. Tak. Oczywiście wykorzystuje się substancje, które ulegają dysocjacji elektrolitycznej, czyli są inaczej mówiąc elektrolitami. No i ilość wprowadzanego leku jest proporcjonalna w tym momencie do natężenia prądu i do czasu, przez który prąd przepływa przez organizm. Tak jak nawet zwykła elektroliza, nie wiem czy mieliście prawa Faradaya i tak elektrolizy, więc to mogliście mieć, tak? Ile się odkłada jakiegoś materiału na elektrodzie, w zależności od czasu przepływu, natężenia prądu, tak? I od jeszcze pewnych innego, tam pewnego parametru, tam jeszcze jeden jest, tak? Pamiętacie może. Więc tutaj coś podobnego. Im większy czas przepływu, im większe natężenie prądu, tym tylko leku jest więcej dostarczonego do obszaru. Do anody wprowadza się jony metali o strony katody, aniody. Tak? No i tutaj już powiedziałem, pomijamy przewód pokarmowy. Bezpośrednio dostarczamy leki do chorego obszaru. Z reguły stosujemy to przy zmianach nowotworowych zlokalizowanych w pobliżu skór, tak? Powierzchniowe, jakieś zmiany chorobowe. Tutaj mam przykładowe rodzaje leków i skutki ich podania. Dichlorek wapnia, CaCl2, jon o działaniu leczniczym to jest wapń przeciwzapalnie pobudzające naczynia krwionośne. Chlorowodorek ksylokainy, znieczulająco, penicylina, bo oczywiście bakteriobójczo. Hydrokortyzon przeciwzapalnie. Tak. Tutaj penicylina minus, hydrokortyzon też minus, a ksylokaina plus. Tak, więc to jest jontofereza lub jonoforeza. No dobrze. Następnym punktem, który można byłoby opowiedzieć, to prądy diadynamiczne. Tutaj będzie kolejny punkt. Tak. Są to prądy przemienne. Tak? Nałożone na prądy stałe. Tak mówią zaprosić. Inaczej nazywane są również prądami Bernarda. Taką nazwę też znalazłem w internecie. Ale ogólnie będziemy używać prądy diadynamiczne, czyli w skrócie będę pisał DD. Tak.
Są to prądy o małej częstotliwości. Z reguły prądy w okolicach 50 Hz, czyli takie, jakie mamy napięcie sieciowe zasilające sieci. To wtedy takie napięcie już mamy jakby pod ręką, tylko je odpowiednio przerobić, wyprostować, w jakiś sposób ewentualnie usunąć jakieś fragmenty. Więc nie trzeba specjalnego generatora napięcia przemiennego, tak, wykorzystywać, albo jakiejś prądnicy własnej, na przykład w szpitalu. Mamy już w sieci, tylko trzeba to przerobić odpowiednio. Tutaj napisałem o sumonopart o sinusoidę 50 Hz. Tak? Taki prąd właśnie, jak już powiedziałem, łatwo przekształcać. Jest to w końcu prąd sieciowy. Tak? Dlatego też wykorzystywane są bardzo od samego początku, jak mamy już elektroterapię jakąś. Tutaj prądy, to jak już powiedziałem, nakłada się na prądy stałe. Czyli prądy DD mają dwie składowe, stałą i zmienną. Jak to by wyglądało? Tu mam taki przykład. Po lewej stronie jest tylko prąd stały, to jest prąd cały w obwodzie, tak? Tutaj osi nie opisywałem, ale na jednej osi natężenie prądu, na poziomej osi, na osi odciętej czas, tak? No i tak sobie prąd płynie stały, niezmienny w czasie. Tu jest prąd przemienny, tak? Natężenie przemienne. Wzrasta, maleje, potem płynie w drugą stronę i maleje. A jak wyglądałby prąd przemienny nałożony na prąd stały? To tak naprawdę ten przemienny, gdyby podniesiony do góry o wartość tego prądu stałego. Tutaj sobie tak ręcznie sobie narysowałem. Tutaj już zwróćcie uwagę, już nie zrobiłem, nie ma nic pod osią. No, to może być, zależy jaki byłby duży prąd stały. Tak. Tutaj, gdyby taki prąd przemienny nałożony na prąd stały. Czyli rośnie, maleje. Taka pulsacja, można powiedzieć, prądu. Tak. I wyróżnia się 6 rodzajów prądu diadynamicznych, DD, które wykorzystujemy w różny sposób. Tak? Tutaj pierwszy te prądy, skróty MF, DF, te akurat prądy widać są wprost wykorzystują napięcie sieciowe, bo przypominam 50 Hz, czyli okres zmian takiego prądu to jest 0,02 sekundy, czyli 20 milisekund. Popatrzmy, 20 milisekund. Tu jest 10, no bo ten prąd został tutaj wyprostowany, więc drugie 10. Tak, popatrzmy na to MF. Tutaj ta część, jak gdyby ujemna, została wyrzucona. A przy DF część ujemna stała się częścią dodatnią, czyli jak gdyby wartość bezwzględna z tego tak wzięta jest. Tutaj RS, co jakiś czas te prądy są jak gdyby usunięte. Tutaj jakieś prądy CP, LP i MM. Tak wyglądają w przebiegu. 6 sekund tak, 10 sekund inaczej. I tutaj 10 sekund tak, 10 sekund nic właściwie, tak? Tutaj też 1 sekunda, w ten sposób 1 sekunda też 0. Dlaczego takie te prądy wykorzystują? No, w medycynie się okazało, metoda prób i błędów, no i okazało się, że te prądy mają swoje właściwości, właśnie takie, a nie inne. Jak działają? Te prądy MF, ten pierwszy prąd, działa, jak tutaj widzicie, pobudzający i odżywia tkanki. Ten DF najlepiej działa zniszczający i rozluźniający na mięśnie, dlatego stosuje się go na szczęście w pierwszej kolejności w trakcie leczenia prądami diadynamicznymi. Tak, ten prąd DF. RS to ten trzeci, tutaj. Stosowany do elektrostymulacji mięśni zdrowych lub nieznacznie uszkodzonych. Potem prąd CP obniża napięcie mięśniowe i zwiększa ukrwienie. Ten prąd. LP działa przeciwbólowo. Takie najbardziej chyba szalony ten prąd, mi się wydaje. No i MM, podobnie jak ten RE, stosowany do elektrostymulacji mięśni zdrowych lub nieznacznie uszkodzonych. A dlaczego raz ten, nie mam pojęcia, mówię szczerze. Tak. Działanie przeciwbólowe takich prądów jest podobno skomplikowane i podobno nie do końca jeszcze wyjaśnione. Przyjmuje się, że powoduje podniesienie progu odczuwania bólu. Czyli jeżeli jakiś bodziec wywoływał u pacjenta ból, to ten sam bodziec i o tym samym natężeniu nie będzie po zabiegu go wywoływał po prostu. Tak. No i zastosowanie tych prądów DD niesie ze sobą bardzo wiele korzyści. Tutaj te korzyści wypisałem. Poprawia krążenie obwodowe,
wyeliminowanie stanów zapalnych, zmniejszanie obrzęków, poprawia trafiki tkanek, zmniejszenie napięcia mięśni i złagodzenie dolegliwości bólowych, poprawia ukrwienie i przemiany materii. Tak? A jakie są wskazania do stosowania prądów diadynamicznych? Bóle kręgosłupa, schorzenia reumatyczne, dyskopatie, nerwobóle, zaburzenia krążenia obwodowego, odmrożenia, zespoły naczyniowe, zapalenia okołostawowe, zaniki mięśni, znieczynności, zespoły korzeniowe, osteoporoza, samorodna sinica kończyn, choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa, zespół rwy kurczowej i ramiennej, choroba zwyrodnieniowa stawów, bóle migrenowe, stany po urazach stawów i mięśni, obrzęki, bóle mięśni, półpasiec. Tak. Czyli jest tego sporo, jak widzicie, tych wskazań do stosowania prądów diadynamicznych. Gdybyśmy mieli na lekcji, jakbym to odtwarzał, wam mówił, to prawdopodobnie kilka tych elementów bym chyba zapomniał, a że mogłem to sobie spokojnie napisać, więc wszystko po kolei jest. Niczego nie pominąłem. Następny punkt, który chciałbym omówić, jest to leczenie ran prądem elektrycznym, leczenie trudno gojących się ran prądem elektrycznym, bo jest to ogromne wyzwanie dla współczesnej medycyny i bardzo drogie. Tak? Te rany przewlekłe są stanowią powikłania chorób związanych z niezatecznym zaopatrzeniem tkanek w składniki odżywcze i tlen. Tak. No dobrze, więc w szczególności dotyczą to osób w podeszłym wieku, które mają ograniczoną zdolność ruchomą, tak? Z miażdżycą naczyń obwodowych i diabetyków. Jedną z metod cieszących się popularnością jest stymulacja, elektrostymulacja wysokonapięciowa. High Voltage Stimulation, HVS. Coraz częściej ona jest wykorzystywana w terapii obrzodzeń i odleżyn, bo właśnie odleżyny to właśnie taka, właśnie, że to są rany przewlekłe, trudno gojące się, tak, szczególnie w osoby w podeszłym wieku, które się nie, właśnie faktycznie nie poruszają się, leżą, siedzą, jak ja na teraz w czasie nauczenia zdalnego prawie ciągle siedzę, mam nadzieję, że nie będę miał odleżyn, czy odsiedleń, może prędzej bym miał, mówiąc szczerze. Wysokonapięciowa, z punktu widzenia fizyki napięcie 100-150 V to nie jest duże, nawet 500 V, tak? Ale z punktu widzenia medycyny to jest wysokie napięcie, dlatego to się nazywa elektrostymulacja wysokonapięciowa. Tak? Czas trwania impulsu mieści się w zakresie od 5 do 200 mikrosekund. Częstotliwość może być różna, od 1 do 125 Hz. Tak? Więc tak naprawdę napięcie szczytowe, przy okazji natężenie szczytowe, to jest bardzo krótki czas, to jest 1% całej stymulacji, czyli stymulacja trwa od 5 do 200 mikrosekund, a 1% tego to jest maksymalny prąd przepływający w obwodzie, maksymalne napięcia, przy okazji maksymalny prąd, czyli średnia wartość prądu to jest naprawdę od 1 do 2 mA, więc to jest niewielkie natężenie prądu, średnie, tak, w całej tej stymulacji. I teraz najczęściej wykorzystuje się zmienną polaryzację, bądź stymulację wyłącznie elektrodą ujemną lub dodatnią, tak? Ale najczęściej zmienna. Sam mechanizm oddziaływania prądu wysokonapięciowego na tkanki jest złożony. Oczywiście, jak prawie wszystko, nie ma co ukrywać. Są zmiany przepuszczalności błon granicznych skóry i ścian naczyń krwionośnych. Dochodzi do wzrostu procesów osmozy, dyfuzji i przemiany materii, tak? Taka stymulacja też pod układ wegetatywny obniża ciśnienie, tak, śródtkankowe i wpływa pozytywnie na zmiany napięcia ścian naczyń krwionośnych. Tak. I prowadzi do wzrostu nasycenia tkanek tlenem. Tak. I tutaj najciekawsza sprawa, podobno zaobserwowano, i to nie w jednym przypadku, działanie bakteriobójcze takiej stymulacji, więc to jest też podobno całkiem pozytywne i pozytywne informacje, można to wykorzystywać jeszcze w inny sposób przez usunięcie patogenów jakiegoś tak bakterii. Podobno, bo nawet bakterie gronkowca zostały w ten sposób, gdzieś w jakiś tam sposób usunięte dzięki temu, że
przypuszczono, podłączono napięcie, wysokie napięcie i przepłynął prąd elektryczny, niszcząc te bakterie. Taka elektrostymulacja wspomaga gojenie ran. Tak, zgodnie z, no w jaki sposób to robimy. Elektrodę czynną nakładamy, oczywiście jakąś gazę nasączonej roztworem soli fizjologicznej nakładamy na ranę lub zaraz w pobliżu rany. Tak. A elektroda bierna jest kilka, kilkanaście centymetrów od tej elektrody, tak, którą nakładamy na ranę. Jak sobie stosujemy symulację obiema elektrodami, nakłada się je bezpośrednio obok rany, tak, jedno naprzeciwko drugiej. Takie zabiegi wykonuje się każdego dnia przez kilka tygodni od 1 do 2 godzin dziennie, więc to jest naprawdę spory czas, ale tak delikatnie jest coraz lepiej. No i samo oprócz efektów gojenia ran dostrzeżono również działanie przeciwbólowe, to też ma znaczenie.